Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście u mnie po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji. Mówiłam, że już w tym roku nie pojawi się żaden filmik, a tutaj przyszła dzisiaj do mnie paczka i przyszła paczka, słuchajcie, z sukienkami, które zamówiłam na Sylwestra. Sylwester już jest za 2 dni, a więc choćbyście chcieli sobie zamówić którąś z tych sukienek, to niestety jest już za późno. Ja tą paczkę zamówiłam już jakiś czas temu i miałam nadzieję, że przyjdzie dużo wcześniej. Te paczki niestety dochodzą dużo wolniej. Zamówiłam sobie 3 przepiękne sukienki od firmy Everpretty. Ja już wcześniej miałam współpracę z tym sklepem, zamawiałam od nich sukienki ślubne. Jeżeli nie widzieliście tego filmiku, zapraszam. Przepiękne sukienki na każdą kieszeń. To takie bardziej były sukienki, słuchajcie, na ślub cywilny. Tutaj, tak jak mówię, mam 3 przepiękne sukienki typowo no sylwestrowe, ale również możemy je założyć na inne okazje typu wesele, studniówka, czy też jakiś bal. Na pewno się bardzo fajnie do tego nadadzą. Wszystkie te sukienki są w rozmiarze 8, tak jak widzicie, są one długie. W ostatnim filmiku sukienkowym mierzyłam dla Was bardziej takie sukienki krótkie, bardziej się skupiłam na takich domówkach, a tu właśnie Wam chciałam pokazać, jak fajne kiecki możecie kupić z tego sklepu na właśnie jakiś bal, taki wiecie, imprezę typowo wyjściową. Już bez zbędnego gadania pokazuję Wam pierwszą sukienkę, która jest w przepięknym, naprawdę przepięknym zielonym kolorze, jest ona mega długa. Zobaczcie, ja mam 170 cm wzrostu, wiadomo, ona pójdzie trochę do góry, ale powinna być idealnie długa. Tutaj z przodu ma rozpierdak, przepiękny tutaj ma dekolt, bardzo fajne wycięcie. Tyłu na ekspres i ta sukienka kosztowała $81,99. Nie są to sukienki jakieś mega tanie, ale do cen, jakie panują teraz w Polsce, wydaje mi się, że są bardzo te ceny porównywalne i jeśli chodzi o to, jak one są zrobione, słuchajcie, czy też materiał, no naprawdę warto. Dobra, ja już nie przeciągam i przymierzam pierwszą sukienkę. Zobaczcie, jeżeli chodzi o pierwszą sukienkę, jest naprawdę przepiękna. Tutaj trochę mogłabym mieć więcej cyca, no ale niestety z tym nic nie mogę zrobić. Jeśli chodzi o długość, jest naprawdę bardzo długa, ale nie jest też za długa, a więc do wyższych butów spokojnie można się poruszać. Jeśli chodzi o buty, ja ubrałam takie, jakie znalazłam w mojej szafie. W mojej szafie niestety są tylko Adidasy. Jest brak butów wyjściowych i to są chyba jedyne buty, które ewentualnie mogą pasować do tego typu sukienek. Fajnie, że tutaj ma ten rozpierdak, szkoda, że on nie jest trochę wyżej, ale tak jak mówię, no jest to taka sukienka bardziej ekskluzywna, więc też ten rozpierdak nie może iść za wysoko. Oczywiście piszcie w komentarzach, co Wy uważacie, jeśli chodzi o mnie, jest naprawdę przepiękna, przepięknie się mieni. Ja Wam powiem tylko szczerze, co ja nie lubię, jeśli chodzi o takie cekinki, że one się strasznie tutaj wszędzie zaczepiają, ale to jest zawsze w takich sukienkach właśnie ten problem, że te cekiny się strasznie wadzą, a więc troszkę trzeba uważać. Jeżeli chodzi o mnie i o cenę tej sukienki, to mocna 7, nawet 8. Dobra, pokazuję już Wam następną. I ta sukienka, zobaczcie, ona naprawdę przepięknie wygląda na modelce. Zresztą wszystkie te sukienki przepięknie wyglądają na tych modelkach. Ona kosztowała $91,99, prawie $100, czyli to jest chyba jedna z tych najdroższych sukienek. No tutaj mam, słuchajcie, obawy, że mój biust będzie trochę za mały, ale zaraz zobaczymy. Ona idzie na szyję, tutaj ma... Jak to się nazywa po polsku? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Również tutaj z tyłu jest zapinana na ekspres. Myślę, że ktoś z większym biustem naprawdę w tej sukience będzie wyglądał przefantastycznie. One były w różnych kolorach. Wszystkie te sukienki są w różnych wariantach kolorystycznych. Ta też bardzo ładnie wyglądała, słuchajcie, w srebrnym. Ale jakoś mi się spodobała właśnie ta zielona. Ona jest, zobaczcie, z tyłu dłuższa, ma taki trochę bardziej tren jakby. Ten przód jest troszkę krótszy, więc ona się powinna trochę za nami ciągnąć. Bardzo jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądać. One są chyba na podszewkach, tak? One wszystkie, słuchajcie, mają podszewki. I ona jest również w rozmiarze 8, ale to już chyba mówiłam i już ją na siebie zakładam. Okej. Słuchajcie, ta sukienka jest przecudowna, jest po prostu przepiękna, tylko ponownie tutaj znowu już trochę mi brakuje cyca, ale nie ma jakiejś masakry, po prostu no teraz wiecie, mały biust jest modny, to znaczy ja sobie tak tłumaczę. Jeśli chodzi o ten tył, no jest przecudowny, zobaczcie. On jest taki właśnie trenowaty. Wiadomo, troszkę przeszkadza przy chodzeniu, ale słuchajcie, jak chcecie gdzieś się pokazać w tej kiecce i wyglądać zajebiście, to naprawdę z całego serca mogę Wam ją polecić. Oczywiście nie pasują mi do niej czarne buty.
Tutaj by się jakieś buty kremowe przydały, no ale niestety ja takich nie posiadam. Jeśli chodzi o kolor, i zobaczcie te plecy tu robią całą robotę. Ach. No przepiękna jest, no właśnie jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że właśnie jak sięgałam tą zieloną sukienkę, to zauważyłam, że ona nie była do końca dopięta i bardzo Was za to przepraszam, niestety musiałam końcówkę zamka zmisować. Wracajmy do pleców. Plecy wyglądają przepięknie, no mówię, cała sukienka jest naprawdę fantastyczna, na pewno jest warta swojej ceny, nie wiem, na polskie 100 dolarów to będzie 500 zł, jakoś tak, a więc... Cudna, jest naprawdę cudna. Może się przejdę Wam tak jakoś trochę, żebyście mogli zobaczyć ten tren. Ach, mega, mega. I tu mamy następną sukienkę w kolorze czarnym, mega elegancka. Tutaj też mamy cekiny, ona jest taka bardziej chyba syrenkowata, ale te cekiny u góry są połączone z welurem, welur jest również bardzo modny. Tutaj ładnie przy biuście wycięto, ona tutaj ma taką siateczkę, więc powinna tak fajnie tu trzymać nam ten biust. Na grubszych ramionczkach, one niestety nie są regulowane, również z tyłu jest na ekspres. Cena tej sukienki to było 71,91 dolarów i... To wychodzi na to, że jest jedna z najtańszych sukienek, jakie sobie zamówiłam. No jest naprawdę też bardzo ładna. Dobra, już ją na siebie zakładam. Zobaczcie, jeśli chodzi o tą sukienkę, jest to ta z tańszych sukienek, ale jest również przepiękna i muszę powiedzieć, że jest ona najwygodniejsza. Jeśli chodzi o tańczenie czy też chodzenie, jest naprawdę bardzo wygodna. Góra też jest bardzo komfortowa, właśnie idealna na taki biust, jaki ja posiadam. Bardzo ładnie wykończona tutaj jest tą koronką. Jeśli chodzi o te cekiny, one są też troszkę inne, nie są takie bardzo zadziorne jak przy tych dwóch sukienkach. Jeśli chodzi o długość, jest również idealna, bynajmniej dla mnie, jest w sam raz wiadomo, dla kogoś o niższym wzroście, no będzie ona troszeczkę przydługa, ale zawsze można założyć jeszcze wyższe buty. I to już niestety byłoby na tyle, jeszcze tylko. Jak są sukienki, to jest rozdanie, dlatego do jednej z Was trafi ta zielona sukieneczka. Wiadomo, no na Sylwestra już jej nie ubierzecie, ale może macie jakąś imprezę okolicznościową, na którą taka sukienka by Wam pasowała. Oczywiście zostawcie w komentarzu, na jaką imprezę tą sukienkę ubierzecie i co musicie zrobić, to tylko zasubskrybować mój kanał. Koniec tego giveawaya będzie, mi się wydaje, tydzień po dodaniu tego filmiku, a więc w następnym filmiku ogłoszę zwycięzcę. Jeszcze prosiłabym o dziewczynę z poprzedniego rozdania do odezwania się do mnie, już nie pamiętam, która z Was to była. Zostawię imię i nazwisko w komentarzu, dlatego że w dalszym ciągu czekam, aż się do mnie odezwie. I to już by było niestety na tyle. Jeszcze raz chciałabym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. My już się widzimy w następnym roku. Trzymajcie się cieplutko. Udanej sylwestrowej imprezy. Buziaczki, pa!